Reforma finansów publicznych z 2009 roku wprowadziła do administracji publicznej pojęcie tzw. kontroli zarządczej. Skąd pomysł na wprowadzenie do wszystkich instytucji publicznych tej koncepcji? Koncepcja kontroli zarządczej bierze się z takiego w pewnym sensie nowego paradygmatu, nowego od 30 co najmniej albo 40 lat wprowadzanego na świecie, a mianowicie, że zarządzanie publiczne powinno być zarządzaniem poprzez rezultaty. Czyli istotą zarządzania jest sprawdzanie, na ile osiągnęliśmy rezultaty. No gdzie te rezultaty osiągnęliśmy? Oczywiście w społeczeństwie. Bo administracja publiczna służy do tego, żeby społeczeństwu lepiej się żyło, żeby społeczeństwu można było wykonywać pewne usługi, które społeczeństwo samo nie zrobi. Więc chodzi o to, żeby osiągać zaplanowane rezultaty. A na czym polega kontrola zarządcza? Jakie zmiany wnosi do zarządzania instytucją publiczną? Koncepcja kontroli zarządczej uporządkowuje sposób zarządzania jednostką. To nie jest zarządzanie, tylko to jest pewna koncepcja sposobu. No bardzo prosta. Pierwsze pytanie jest takie. Musisz sobie zdać sprawę z tego, co jednostka ma zrealizować, czyli jakie są twoje zadania i cele do osiągnięcia. Po drugie, musisz sobie zdać sprawę z tego, w jaki sposób będziesz mierzył to, czy te cele osiągnąłeś, czy nie osiągnąłeś. Po trzecie, musisz sobie zdać sprawę z tego, że istnieją pewne zdarzenia bądź sytuacje, które mogą ci przeszkodzić w osiągnięciu tych celów. Musisz je zidentyfikować. Po czwarte, musisz znaleźć sposoby zarządcze na to, żeby te zdarzenia bądź sytuacje, żeby ich wpływ na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów zminimalizować, no tak bardzo, jak tylko się da. I wreszcie już ostatnia rzecz. To wszystko, co jest zrobione, musi być oceniane. Najlepiej przez niezależny podmiot, niezależną osobę, która się nazywa audytor wewnętrzny. Wiele osób pojmuje kontrolę zarządczą jako narzędzie, które ma wspierać kierownika, dyrektora, czyli te osoby, które zarządzają. Pan podkreśla, że kontrola zarządcza jest narzędziem, które ma wspierać wszystkich pracowników instytucji publicznej. W kontroli zarządczej bardzo ważnym działaniem jest tak zwana samokontrola. To jest istotna historia. W kontroli zarządczej bardzo ważnym działaniem jest problem szkoleń, awansu i tak dalej. Są bardzo istotne rzeczy dla pracowników. Tak się składa, że wcześniej, powiedzmy sobie kilkanaście lat temu, nawet kilka lat temu, bardziej byliśmy w Polsce przyzwyczajeni do takiej koncepcji kierownictwa. Mówiliśmy o takiej funkcji kierownictwa. Czyli kierownik jednostki, decydent mówił, co kto ma robić, żeby było w jednostce dobrze. Podejście kontroli zarządczej poprzez koncepcję kontroli zarządczej jest bliższe temu, co w krajach anglosaskich się robi, a mianowicie opisaniu pewnych działań, pewnych czynności bardzo różnych, usegregowaniu w pewien logiczny ciąg i następnie te czynności są realizowane przez wszystkich pracowników jednostki. Kierownik ma swoją rolę, ale pracownicy mają swoją rolę. Dyrektorzy, poszczególni pracownicy. Koncepcja kontroli zarządczej po prostu jest rozpisana. To są rozpisane działania na wszystkich pracowników, łącznie z kierownikiem. Koncepcja kontroli zarządczej wprowadzana jest w polskiej administracji publicznej już od dobrych kilku lat. Na jakie problemy napotyka próba uruchomienia tego narzędzia? Oczywiście wszystko można zrobić na odczepie, byleby tylko był ślad, że coś się zrobiło. Analiza ryzyka, proszę bardzo, tu mam dokument na 3 strony z analizą ryzyk. A czy to jest sensowne, czy nie? A co mnie to obchodzi? Najważniejsze, że zgodnie z prawem zrobiłem analizę ryzyk. Tak nie można. Ale od tego jesteśmy my, społeczeństwo. Albo jednostki nasze będą osiągały w sposób sprawny, skuteczny, oszczędny cele, do których są stworzone, albo te jednostki są niepotrzebne. Po prostu. 5 grudnia w warszawskiej siedzibie NIK odbędzie się seminarium, które budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli
administracji publicznej. To kolegium seminaryjne jest robione wspólnie z Ministerstwem Finansów i z Instytutem Audytorów Wewnętrznych i dotyczy właśnie spraw związanych z koncepcją kontroli zarządczej, konkretniej z odpowiedzią na pytanie, czy nam się udało wdrożyć tą koncepcję, czyli sukces, czy też raczej nam się nie udało wdrożyć tak, jak byśmy chcieli, czyli porażka. W gronie wybitnych ekspertów, praktyków z Instytutu Audytorów Wewnętrznych, z Ministerstwa Finansów, będziemy starali się odpowiedzieć na to niesłychanie istotne dla Państwa pytanie, ponieważ dobre zarządzanie publiczne to jest sprawne i skuteczne zarządzanie publiczne. To oznacza sprawne i skuteczne rozwiązywanie problemów zwykłych ludzi. A do tego służy, do tego sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów zwykłych ludzi, służy to narzędzie, ta koncepcja, która wspomaga zarządzanie.